Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Izonosz. Zapraszam Was w kolejnym odcinku ze Cities Skylines PlayStation 4 Mass Transit. I dzisiaj nietypowo oglądacie rollercoaster, który zbudowałem w swoim własnym mieście. Testując dodatek i bawiąc się z tymi możliwościami, które dają nam nowe środki transportu, jak widzicie, latają tutaj sterowce, jest tutaj kolej jednoszynowa i kolej linowa. A teraz przechodzimy do przejażdżki naszym rollercoasterem. Przejażdżka jest na kolei jednoszynowej i na kolejce linowej. Na początku wjeżdżamy na samą górę. To jest akurat mało efektowna część. Chociaż i tak musimy tutaj się wspiąć po górkę. Jak widzicie, trasa jest fajna. Są pętelki, co się mieszamy tutaj z wagonikami z kolei jednoszynowej i jedziemy powoli do góry, tak. W tle widzimy moje miasto. Bardzo mi się spodobały możliwości w nowych autostradach. Prawie całkowicie wykoleiłem autostrady, korki autostradowe. Dojechaliśmy na szczyt. Tu jest kolej właśnie linowa. Jest jeden mały park i dojazd drogą, aby to wszystko działało. I teraz już jedziemy w dół. W dół, w dół, w dół. Jest, teraz jedziemy w trakcie nocy. Tutaj z zakręcikami. Ogólnie kolej jednoszynowa rozpędza się tylko i wyłącznie na małych zakrętach i na długiej prostej. Na zakrętach ostrzejszych zwalnia i to bardzo mocno. Co jest trochę szkoda, ale no trudno. Tutaj, tu widzicie, tu jest pętelka, tu nie wiem czy widzieliście. Dwa tory się na krzyż łączyły. Także tak ciekawie. Łącznie na całej trasie jeździ cztery pociągi. Nie mają prawa się zderzyć, no bo to jest City Skylines. Ale naprawdę bardzo fajnie mi się to spodobało. Wygląda to też przeekonomicznie. W ciągu dnia zobaczycie zaraz. Bo te szyny, bo to jest po prostu jedna szyna, która się ciągnie i po niej jedzie pociąg. I to jeszcze tak pod górkę w różnych tych miejscach, to naprawdę całkiem nieźle wygląda. Teraz tutaj jeszcze mały fragmencik na wodzie. W tle to, co słyszycie, to jest muzyka, którą sobie czasami puszczam. O, sterowiec leciał. Dzisiaj to jest akurat Blade Runner 2049, a spolszczona nazwa to jest Łowca Androidów 2049. No i tak, jedziemy teraz sobie już kolejką linową. Jak widzicie teraz, widzicie to w ciągu dnia. No i powiedzcie, czy to nie wygląda jak roller coaster? Znaczy, trochę wygląda też jak Jurassic Park z tymi pociągami, bo tam takie właśnie w tym ostatnim takie jeździły. Znaczy nie w ostatnim, tym przedostatnim przynajmniej. Tego najnowszego jeszcze nie widziałem. Mam nadzieję, że nie, może niedługo obejrzę. Trochę przyciszę. Ja to bym sobie skręcił na maksa, ale chcę, żebyście trochę mnie jeszcze słyszeli. Tu widzicie, na maksa wjechaliśmy tą kolejką i jedziemy do góry. Ten słup tak długi mi się udało zrobić na sposób, może kiedyś go wam dokładnie pokażę, w naszym mieście. Dojechaliśmy na górę i się przesiadamy. Teraz jeszcze jeden zjazd. Już w ciągu dnia. No. Teraz jedziemy sobie w dół. Ogólnie cała trasa nie była trudna do zbudowania. Chociaż Cities trochę nie chciało. I tą całą trasę budowałem na zasadzie najmniejszego stopnia budowania. W sensie poziomu. Czyli jedna do góry. To jest ten najmniejszy podniesienie. Bo normalnie w Cities to jedno bez żadnych ustawień ręcznych, jedno to jest 4 do góry. 4 bloki. Tak można nazwać, 4. Nie wiem jak to nazwać, ale chodzi o to, że 4 kratki. O. A tutaj wszystko było z jak największą precyzją do jednego, aby na przykład z tej dziury nie chciał mi w ogóle pociąg wyjechać, ale w końcu mi się udało. Ogólnie to, co widzicie, to już trochę jest starszy model. Może w przyszłości wam pokażę nowszą wersję tej kolejki. Trochę ją rozwinąłem. No i mam nadzieję, że całą tą wyspę w przyszłości zmienię w park, który właśnie będzie takim jednym wielkim rollercoasterem. To jest tylko to takie moje, co teraz widzicie, to lekka zabawa. Dobrze, no i kończymy. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujcie, kliknijcie ten dziwny dzwoneczek, aby zobaczyć każdy mój nowy film z Mass Transit. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!